47 występów w 10 kategoriach i 170 uczestników śpiewających a cappella z podkładem muzycznym bądź akompaniamentem. Tak wyglądał 8. Festiwal Dziecięco-Młodzieżowej Piosenki i Pieśni Religijnej, który odbył się 22 kwietnia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski w Kozienicach. Licznie przybyłych wykonawców i ich opiekunów powitała Urszula Strzelczyk, dyrektor placówki. Nie zabrakło gości specjalnych. Festiwal swoją obecnością uświetnili Leokadia Cieślik, doradca metodyczny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ewa Lenarczyk, dyrektor publicznego przedszkola nr 1 pod Topolą w Kozienicach oraz Robert Boryczka, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, który dokonał otwarcia imprezy. Celem festiwalu jest spotkanie młodzieży, dzieci i dorosłych w duchu muzyki i śpiewu. Ukazanie pracy i wysiłku wielu wykonawców, którzy poprzez muzykę i śpiew krzewią wartości chrześcijańskie oraz prorodzinne, a także umożliwienie młodym, utalentowanym ludziom zdobycia nowych doświadczeń estradowych i sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych. Występy oceniała komisja artystyczna w składzie Edyta Zawadzka ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach, ksiądz Wojciech Prawda z parafii w Jastrzębi oraz Marcin Jóźwik, muzykoterapeuta, multiinstrumentalista. Oceniając występy, jury brało pod uwagę dobór repertuaru, zgodność treści utworu z wartościami chrześcijańskimi Kościoła katolickiego, brzmienie i technikę wokalu oraz gry na instrumentach, a także ogólny wyraz artystyczny. Ze względów organizacyjnych występy podzielone zostały na trzy części. Po każdej z nich miały miejsce narady jury i ogłoszenie wyników. Czas oczekiwania na werdykt zebranym w sali widowiskowo-sportowej umilały występy rodziny państwa Gomułków, czyli zespołu Akord G. W pierwszej kategorii zespoły z przedszkoli pierwsze miejsce zajęły Aniołeczki z Jedyneczki z publicznego przedszkola nr 1 w Kozienicach. W kategorii soliści klasy 0-3 pierwsze miejsce ex aequo zajęły Katarzyna Hałdaś, reprezentująca parafię pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach, oraz Barbara Balcerzak. W kategorii zespoły klasy 1-3 szkoła podstawowa pierwsze miejsce zajęły Aniołki z publicznej szkoły podstawowej w Nowej Wsi. Zwyciężczyniami kategorii soliści z klas 4-6 szkół podstawowych okazały się ex aequo Natalia Wilczek z publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Kozienicach i Julia Witosław, reprezentująca zespół placówek oświatowych w Sieciechowie. W kategorii duety z klas 4-6 szkół podstawowych pierwsze miejsce jury przyznało Wiktorii Muskus i Oliwii Wasińskiej z publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Kozienicach. W kategorii chóry zwyciężyła Schola La z parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Kozienicach. Pierwsze miejsce w kategorii zespoły z klas 4-6 szkół podstawowych zajęła Nasza Rodzina z Rodzinnego Domu Dziecka w Kozienicach, a w kategorii zespoły młodzieżowe pierwsze miejsce ex aequo przyznane zostało publicznemu gimnazjum nr 2 w Kozienicach i Scholi Plane Caritate z parafii pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Głowaczowie. Kategorię soliści z gimnazjów zwyciężyły ex aequo Karolina Jasik ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie i Patrycja Kwapisz z Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie. Duety młodzieżowe to kategoria, w której pierwsze miejsce zajęły Justyna Gomułka i Kinga Gomułka, reprezentujące parafię pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika w Wołyńcach. Laureaci otrzymali statuetki w kształcie aniołów, natomiast opiekunowie wszystkich wykonawców oraz przedstawiciele poszczególnych placówek i parafii dyplomy z podziękowaniem za udział w festiwalu. Festiwal poprowadziła Dorota Ziarkowska.